Nowoczesne firmy, które rozwijają się, które chcą się wyróżnić na tle konkurencji, powinny przede wszystkim zadbać o wykwalifikowaną kadrę. To jest wyzwanie, przed którym stają firmy. W związku z tym wiele też firm wprowadza kulturę edukacyjną wśród swoich pracowników. Zachęca pracowników do brania udziału w różnorodnych kursach, szkoleniach, nawet niekoniecznie związanych z branżą, w którą pracują. Żeby pracownicy stali się elastyczni na rynku pracy, żeby mieli większą swobodę ewentualnie w zmianie. Stanowisk, zmianie branży. Jednym z wyzwań, jakie też czekają pracodawców, to na pewno jest pozyskanie dobrego kandydata. Przede wszystkim umiejętność pozyskania tego dobrego kandydata. Teraz kandydaci są mobilni, nie boją się także przemieszczać się między różnymi miastami. Także do wyzwań działów HR należy przede wszystkim znalezienie kreatywnej i ciekawej metody, która zachęci przyszłych kandydatów, przyszłych pracowników do pracy w danej firmie. Kolejnym wyzwaniem przed jakim staną pracodawcy to bardzo możliwy wzrost oczekiwań kandydatów, ale także pracowników. Firm. Może to dotyczyć wąskiej specjalizacji niektórych specjalistów, którzy naprawdę specjalizują się w konkretnej dziedzinie, na przykład inżynierowie. Jeśli chodzi o pensję, to jak najbardziej tak będzie to motywacja finansowa, ale także i motywacja pozapłacowa, czyli dodatkowe benefity, które, które przyciągną pracowników, które przyciągną kandydatów do, do firmy. Także nie skupiałabym się też tylko tutaj na tej motywacji finansowej. Kolejnym wyzwaniem to też jest nowe pokolenie, które wkracza obecnie na rynek pracy. To, co powinniśmy o nim wiedzieć, to to, że dla nich istotny też jest wizerunek, marka, opinia pracodawcy, także pracodawcy powinni budować dobry swój PR, konsekwentnie go budować. Wygląd biura, aranżacja biura również staje się istotna dla kandydatów. W końcu spędzamy połowę swojego życia w tym pomieszczeniu, także Warto, żeby pracodawcy również o tym pamiętali, aby te biura były jak najbardziej przyjazne, przyjemne i żeby jak najbardziej efektywniej się pracowało pracownikom.